Witam serdecznie. Myślałem, że dzisiejszy dzień zostanie sabotowany przez komputer, ale się na szczęście ogarnął. Były jakieś błędy, że sterowniki nie zaupgradeowane, OBS nie chciał się odpalić, potem komputer, a daj spokój. Jakurysia, dobrze, no dobrze. Widziałem się z nim dziś, bo wcześniej wstałem, no i a teraz poszedł spać i sobie śpi. Ale generalnie jest git. Niebawem będzie miał kontrolę dentystyczną, czy się tam dobrze rany goją po wyrwaniu zęba. No i tyle, i se żyje swym kocim życiem. Raczej spoko jest wszystko. Streszczę, co się działo wczoraj w fabule. Już ci mówię, tylko sam sobie przypomnę. Chwilka. To tak. Wczoraj w fabule... potrzebuję jakiegoś punktu zaczepnego i se przypomnę. Chwilka. Co tam było w fabule? Czuję się jakby na ocenę przytamnicy odpowiadał. Tam pamiętałem. Jezu. Kurde, jeszcze stary wygląd Twitcha. Nostalgię budzi ten wygląd Twitcha. Tak biednie ten Twitch wyglądał turbo. Tilskacz, a to jest chyba to, co mi widz dał super pomysł, żeby mapę zasłonić, co by nie snajpili, a zasłaniaczem na mapę miała być flaga Grecji odwrócona. I ja nie miałem pojęcia wtedy, że to zniewaga, a nic. No nie wiedziałem i nikt jakby tak tego nie postrzegał z całego zespołu. Nie wiem, czy to był Go for LOL. Graliśmy Go for LOL'a chyba na innym regionie, na Grecji. I nas wyjewali, bo tam jest wymóg, że ileś musi być danej narodowości zawodników i nas wyrzucili. Mimo, że wygraliśmy dwie pierwsze gry. 10 tysięcy followków miałem, 2000 widzów. A z jakiej to daty? 8 lat temu. Ile czasu to jest? 8 lat temu. Kopa lat, naprawdę. Sporo? No sporo. Już mi jeden pistolet podchachmęcili. Wchodzę na forum dzisiaj z rana Entropii. Patrzę, a tam już chłop sprzedaje redeema z vendora, że może, że będzie miał w trakcie Mayhema. Zostały w takim razie dwa. Dwie osoby. Mam nadzieję, że nie ma nikogo w grze, kto ma taką ilość tokenów. Znaczy na pewno nie ma aktualnie, ale żeby w trakcie trwania eventu, bo ja będę miał pod sam koniec eventu, za miesiąc dopiero, te tokeny gdzieś. Mam nadzieję, że nikt nie podjebi. Nie gra dwie osoby w Entropie, trochę więcej gra. Dwie osoby nie, bo by się ekonomia sypła. Dobra, załączę kamerę i można się sposobić do gry. A, ona była włączona. Cholera, cały czas. Nie wiem, czy wyłączyłem po streamie. No, chyba nie, bo się nie chce włączyć, się rozładowała. Ja pierdolę. Się narobiło. Całą noc była włączona. No to będzie bez kamerki chwilę pewnie. Ta, nie działa. Zapomniałem wyłączyć po streamie, to się nieczęsto zdarza. Witam cze. Jak się rozładuje, to będzie chwilę bez i się naładuje z powrotem, to włączę. Witam, o wielki Zozo przybądź, prosimy, objaw się Witoldowi Tacikiewiczowi coś. Mówiąc całkiem serio, to przez was i przez takie teksty, niby co są śmieszne w gronie, jak jest więcej niż jedna osoba, czyli ja sam, to potem nocami się kurwa boję. Naprawdę. Chodzę, jest czwarta, piąta, jeszcze się jasno nie robi. Chodzę po mieszkaniu i z takim lękiem chodzę, że to jest na granicy drgawek. Naprawdę. Nie lubię tego. Nie przesadzaj, nie przesadzam. Gdyż będzie szansa u ciebie zobaczyć gierkę Let Halcontany z demonzem Content Platyna. No, miałem grać, ale Cyberpunk nadszedł, więc jak skończę Cyberpunka, to wtedy pewnie. Chociaż po Cyberpunku jest POE. A po POE kodzik, a po kodziku House Flipper, ale to nie pełne streamy z tego akurat, więc... No ale będzie, pewnie, kiedyś. Albo... Ryszard. Ślimak? Nie, Rychu. Głos Rycha. A z tymi zapowiedziami Roblox. Pamiętam, jak zapowiadali ten tryb z dinuchami. Że tam w party MMO z dinuchami, że super silnik graficzny wyszło, gówno sztywne, ledwo się da poruszać. Demons kupił choinkę za 600 zł i się ludzie śmiali i wyłączył streama. Jezu. Ale oni się zawsze będą śmiać. Nieważne, czy to będzie najlepsza choinka na świecie, czy największe gówno. To zawsze XD napiszą i że wygląda jak patyk. Nieprawda? Prawda. Ja kupiłem piękną choinkę. Ale póki co ubogo wygląda, jak nie jest rozłożona. Ale spokojnie, bo będzie lepiej. Mam nadzieję, jedno, bo... Co to kurwa jest? Mówili, że chujowe jest, a ładne było, całkiem ładne. W ogóle takie dziwne sny miałem. Nie wiem, może sny jakimś zwieńczeniem obaw są czy coś. Śniło mi się, że streama odpaliłem, to całkiem akurat rzeczywiste było. I śniło mi się, że jak już włączałem streama, to po prostu tak segacie ściągnąłem. I sobie tak pomyślałem, o kurwa, było widać. I założyłem potem szybko, ale się obudziłem i doszło do mnie, że to sen. Na szczęście. Zrobię tak? No robię tak, ale już z kamerą włączoną. Lubię na golasa latać po chacie. Okna przymykam zazwyczaj, bo mam w sąsiedztwie, no lepiej zasłaniać, no po prostu. Chociaż to kurwa moje okno i nikt nie każe im patrzeć, ale no lepiej nie, no wiadomo.
Demonzos wyzywali, bo choinkę za 600 kupił. Znaczy, nie wiem, jakie są ceny z choinek teraz, bo na dobrą sprawę, jak ja kupowałem tą taką malutką od gdzieś dotąd, żeby se stała, to też to kosztowało, ja wiem, z 200 ponad, a to była malutka choinka. A jak kupił jakąś dojebaną, ustrojoną, wszystko, no to 500-400 mogła kosztować pewnie. Taka wycinka z lasu, żeby mieć taki świerk na przykład, no to zaraz sprawdzimy. Żywe choinki sklep. Taka 1,80 m, żeby miała. Żywa, ścięta choinka od 1,81 m do 200 cm, 180 zł. Nie wiem, no taka cena jest po prostu. Ale 600 to... Nie, 600 to dużo. Zastanawiam się, co to za choinka musiała być, że tyle kosztuje. Na pewno ustrojona już. Jak 6 metrów choinkę? Przecież chyba, że specjalnie dziurę w suficie wyżłobił, żeby weszła. Inaczej to nie widzę. Musiał wystrojoną jakimś złotem kupić libański szejk. Tak obstawiam, bo inaczej ciężko zmieścić produkt w tej cenie. Dobra, grę odpala. Pierdolenie o Chopinie, a trzeba przejść. Wstawaj, samuraju. Czy dzisiaj się dobrze wreszcie ubierzesz? Nie. Co tak ludzie naciskają na to ubranie się? To nic nie daje, a mi się podoba tak, jak jest, naturalny. Już myślałem, że grają w coś. Już mnie tam kusiło. Średnio jesteś konkretny. Ty, rudy. Ale za to solidny. Perfekt. Jezus. Skład kolejowy przy Molina Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Pewnie. Już lecę piękna. Od razu. Ogonkiem zamerdam tylko. O kurwa. Nie wiem, nie wygodnie. A mam nowe skanery optyczne. Nie no, niech se majstruje tam przy audzie. A, tu jest sklep z bronią. Chwila. Może jakiś rewolwer generacji. Co się stało? Co się stało? Ja pierdolę, no! Co żem kupił? Nic nie kliknąłem nawet. A, pistolet generacji czwartej. Zajebiście. Za 40 tysięcy. Sabotaż to był. To nadrobi się. Mam nadzieję. O, panom napisała. Nie ogarniam tego, co się ze mną dzieje. Jestem w tym mieście wolno, odzyskam swoje życie, ale kurwa na pewno. A jeśli ja od swojego życia... Nie pisz do mnie z takimi rzeczami. Zwalcz rozterki w swojej głowie. Bo napisała mi okej, bardzo to pomocne. Następnym razem po prostu napisz, jak masz coś lub kogoś w dupie. Aż mi się przypomniała konwersacja pewna. Czyste pani. Pytanie mam. Wie ktoś, czemu nie widzę streama Mona i nie mogę dać mu followa? Jak nie masz bana, to masz może bloka. To jest dosyć częsty przypadek. Chciałbym podejść i młotem walnąć, ale boję się, że to będzie zgon. Dobra, jako że już jest wygrane, to młotem. Nie pierdol. Ale sam się prosiłem, no, nie da się ukryć. Ja pierniczę, od nowa. A ma ktoś zdjęcie, jak ta choinka za 600 wygląda? Z ciekawości? Jak już sobie przypomniałem. Jezus. No ciekaw jestem, mówię, że też sobie taką kupię. Czemu Kamil kupił choinkę za 600? Bo chciał się postarać dla widzów, a widzowie powiedzieli, że brzydkie. Tacy są właśnie. Nie opierdalam dupy nikomu. To jest ta choinka? Nie, nie, niemożliwe. Takiego badyla to za darmo w lesie byś znalazł. Nie musiałbyś 600 płacić. Nie wiem, o co chodzi. Co jest? Ja myślałem, że to żarty są cały czas, a on poważnie smutny jest. O chuj. No to nie, to zamykam i przepraszam. Myślałem, że to faktycznie full jakieś żarty. A to coś mocniejszego przeradza. Sorry. Dobra, teraz zajmiemy pozycję i nas nic nie zaskoczy. I czemu ona ma 100% HP znowu? O co tu chodzi? Trzeba ją znaleźć. Ma 100% HP znowu. Kurwa, jaka agresywna jest! To jest! O Jezus Maria, ja nie mam tylu lat, żeby tak reagować. Popierniczone. Leżeć. Koniec! Co teraz? Proszę, jakaś solidna, sowita nagroda. Męczyłem się z tym questem, robiłem tego questa z 4 godziny. W każdym razie, oto twoja nagroda. Nie! 7% czas przeładowania broni. Ale gówno. Jasny gwint. No zajebiście. Wyglądał jakbym... Nie wiem. Jeste panie. Plucy przez życie. Trauma team. Dobra, tyle. Jutro fabułkę kontynuujemy. Save. I kontynuacja, jak ktoś chce dalsze losy cyberpunka śledzić, będzie... Mniej więcej chuj wie kiedy. No albo dziś, albo jutro. Ale w kodzie też się super będziemy bawić. Na trybie zombie ekstra będzie też. No dziś, albo jutro będzie. Podsumowując wypowiedź. Pisał do mnie też, widzę, Kuba. Czy nie chce dzisiaj ligusi spróbować? A tymczasem coś zagramy. To co na komentatora? A odjebał coś gorzej niż ja?
dwóch Polaków w teamie, prawda? Wander Amazing. Czy o to ciężko. Zagra 45 minut za Giovanniego Simeone, ten zamaskowany boiskowy zamachowiec, ten... Czekaj, co jest? Ale w sensie chciał mu chyba... Nie wiem. No chodzi o to, że w masce był tej ochraniacze, nie? I że boiskowy zamachowiec, że rozniesie... Znaczy, no nie wiem, co on miał na myśli, naprawdę. Nie wiem. On już po tym zamaskowany, powinna mu się lampka zapalić. Już, już, wystarczy. Niech inni coś pogadają, ale twardo brnął. Boiskowy zamachowiec, ten terrorysta. Czemu? Nie wiem. Nie. Przegina trochę chłop. Trochę przegiął, troszkę tak. Boosting? Oczywiście, że tak. Stary, my na bocie wpieprzamy gry. Czy żeby ten boosting działał. Adebayor, Buric i gol! A więc jednak, Emanuel Adebayor, czarny koszmar, Lecha Poznań. A tego bydlaka chodzi o Poe. Jako Poe to klikam. Chciałbym dojść do takiego momentu w Poe, że nie rezygnuję po tygodniu, tylko gram całą ligę, zapierdalam Stasza 10 albo z 50 mirrorami i się coś bawię za to. Jakoś. Albo jakieś chore krafty. Może w tej lidze tak zrobię. To będziecie Poe przez pół roku widzieć. Ale będzie. Dobra, to co? Jak Kuby nie ma jeszcze, to można Fortnite'ika przykurzyć z dwie gierki. A potem zobaczymy. Ogram jakichś bambików, podboostuję sobie, że jeszcze coś umiem w tym wieku. Nie no, z tym wiekiem to żarty są. Przecież to jest jeszcze... Jeszcze nic nie ogranicza. Gold 3? Tak. Z budowaniem? Kurde, ale klawiatura. Znaczy myszka jest rozpieprzona. Połowę bindów miałem na myszce. Ale możemy spróbować. Ciekaw jestem, czy się Eminem stresuje przed koncertem. Kiedy ten koncert? Pytałem 3 razy. I dalej nie pamiętam, kiedy ten koncert. W sobotę. To idziemy na koncert razem. A o której? Będę specjalnie na koncert. O 20? Dobrze. Doładowuję V-dolce, kupuję jakieś koncertowe akcesoria i lecimy. Będę wspominał latami. Dobra, zniszczę ich. Nie próbuj budować. Gościu, zaraz zobacz, jakie ja hotele stawiam. Wylądował. Pora walić go. Gościu, doświadczeniem pokonany. Aj! Nie wiem, co się dzieje. Udało się zabić jednego. Starczy szczęścia. Bez podjazdu. Nie, to są boty. Nie, to nie są boty. To są bambiory. To takie konkretne. Co oni robią? O! Spadł z drzewa. Teraz mam full macy. Zrobię dla testu pionowo wysoką wieżę w górę. Zobaczcie, jak to szybko leci. A co to za gówno? Nie no, nie umiem tak się budować. Ale go zaskoczymy. Nie budują hotelów. Co jest? Jestem w trup. Dobry się trafił. Ja pierdolę, na hita był, którego nie trafiłem. Jezus, miał szybką pompę. To nie boty, Witold. Właśnie zostałeś zabity przez mojego 6-miesięcznego brata Sadzie. Ty już czekałeś z tym donatem, bo nie jest to możliwe, żeby tak szybko to napisać. Ale chłop czekał, aż się wyjebie, żeby to wysłać. No. Halo? Siema. O, cześć. Gramy? Raz. Dawaj, samuraju. Dzisiaj wolno, że tak powiem. Musiałem do fizjoterapeuty wyskoczyć. Ale... Jeszcze masz problem? Ja jakiś byłem sparaliżowany, co nie? I od tego momentu takie troszkę... A, coś pamiętam, kiedyś mówiłeś mi to. No. Takie lekkie problemy. Plus, no wiadomo, tryb życia, 240 godzin z garbem przed komputerem. O. Nie oddaję. Mnie łopatka napierdala ogólnie. I z tym chodzę, i z łubem, z tą rzeczami. No ale naprawiają dobrze. Tak to jest, ciężka praca, tak? Eksploatujesz ciało. Zagrałbym... Chyba mam ochotę pod Warusa zagrać. O nie, zajebał mi Warusa. Ty, czekaj, ja las gram. Co jest? Teraz do mnie doszło. To jest autofila. Ojej. Zagramy duo las. Albo Lisin. Ale dobrym Lisinem byłem kiedyś, teraz już nie. Nie no, wjebana jest gierka. Go FF, nie ma co tracić czasu. Oj, tak wygląda w tej lidze to. Ale że fila dało na duobocie, niegodne. No i bocik, kultura. Mogę Warusa wyciągać. Choinkę dową, za dom skrzyżyć drogą choinkę kupuję. A teraz choinki są drogie w ogóle. No tak, ale nie z 600. Nie no, stary, byłem ostatnio w Castoramie. Tam choinki sztuczne od tam 100 do 200 do no. 1300. Jakie? Normalny wymiar? 1,62 metry? Tak. No to nie wiem, też byłem w Castoramie nieraz. No i no nigdy nie widziałem takich cen. Online jak zamawiam, to też nie ma takich cen. Castorama, choinki. A jest to za 1200. Czemu za, tak? 1400, 1200. Nie wiem, przesada. To się grało? Hoba? Pod Lethality? Tak. Hellblade. No, trzy autoataki, prokujesz E, potem walisz Q. Dobra. Trzy autoataki, E i Q.
20. No, średnio. Nie wiem, co się na micie stało. Brawitów, czas zamknąć mordę hejterom. Może tak być. Wyciągaj potężną broń. Czoga cenna? O, i z wielką przyjemnością, żeby się zeżygali na tym bocie. Tak, 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 żeby się nie zrobimy. Penta. Proszę skupić się na gierce w takim razie. Dobra, nie wiemy, to wygrywamy, spokojnie. Trzy zagrane, trzy wjebane dziś. Takim ładnie. O, ja też odpuszczę na dzisiaj ligę, Witek. Dobrze, a ja chyba streama. Tak się żyje, widzicie. A kurwa, widzisz. Nie chcę się patrzeć szczerze nawet na tą grę. Nie wyobrażam sobie, żebym Nexta poszedł. To dobrze, bo to znaczy, że punkt zapalny Ligi Legend minął w mojej głowie. Już się nie będę krzywdził sam grając w to. Nie dzisiaj. O, 0 LP, negatywny winrate. Lecimy. Dzisiaj stream 18.50, bo 19 prezentacja po E2. Stary, dziś to mnie chyba nie będzie nawet. Kościu, a ty mówisz o jakichś wcześniejszych godzinach, 10 minut. Co ty? No co? Poważnie mówię. Ale czwartek jest nie piątek? No ale czwartek jest obok piątku. I już się niebezpiecznie zaczyna robić. A środa obok czwartku? No tak. Niby tak. Mówiłem coś wczoraj o daily streamach, żeby grę skończyć. Nie kojarzę takiej sytuacji. To siedzimy sobotę? Nie, no może będzie. Zobaczę, jak se wstanę. Ty, no dobra, idę, widzowie. Trzymajcie się, dziękuję pięknie za dziś. Stream będzie albo dziś, albo jutro. Dziś albo jutro. Tak będzie. Czyli sobota. Jest taka ewentualność, ale niska. To nie wiem. Bardzo niska. Ale jest. Nie wiem, co będzie, to będzie. Damy radę jakoś. Przejdzie się. Pa, pa. Trzymajcie się. Dobranoc. Wszystkiego dobrego. Śpijcie dobrze. I do następnego razu. Pa, pa.